Dzień dobry Państwu. Nazywam się Klaudia Bielińska. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący przygotowania kompozycji mapowej na podstawie produktów LIDAR i ortofotomap. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającym niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń stacjonarnych. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych. Przygotowanie kompozycji mapowej na podstawie produktów LIDAR i ortofotomapy zostanie przeprowadzone w oprogramowaniu ArcGIS. W pierwszej części tego ćwiczenia zajmiemy się dostosowaniem symbolizacji poszczególnych warstw. Warstwy, z którymi będziemy pracować, to zarówno warstwy wektorowe, takie jak drogi, rzeki, cieki, strumienie, jak również warstwy rastrowe, takie jak ortofotomapy i numeryczny model terenu. Część z tych warstw została przygotowana na podstawie danych LIDAR, a część warstw jest wycięta z zasobu GBDOT. W pierwszej części zajmiemy się dostosowaniem symbolizacji poszczególnych warstw. Natomiast w drugiej części zajmiemy się docelowym przygotowaniem kompozycji mapowej. Kompozycja mapowa, którą będziemy przygotowywać, będzie zawierała takie elementy mapy jak legendę, tytuł mapy, skalę mapy, podziałkę liniową, jak również dodatkowe informacje o tworzonej mapie. Ostatnim punktem naszego ćwiczenia będzie eksport mapy do formatu JPEG. Tak zapisaną mapę będziemy mogli udostępnić innym osobom, które nie posiadają bądź też nie korzystają z oprogramowania GIS. Przejdźmy zatem do realizacji tego ćwiczenia w oprogramowaniu ArcGIS. Po otworzeniu aplikacji ArcMap i po wczytaniu przygotowanego projektu mapowego zostaną wczytane wszystkie warstwy rastrowe i warstwy wektorowe zapisane w tym projekcie map. Warstwy wektorowe, z którymi będziemy pracować, to m.in. miejscowość Klępino, budynki, drogi, jezdnie, rzeki i strumienie, wody powierzchniowe, trawy i uprawy, lasy, jak również poziomice. Natomiast warstwy rastrowe, z którymi będziemy pracować, to dwie ortofotomapy i numeryczny model terenu. Dane, z którymi pracujemy, znajdują się na obszarze miejscowości Klępino w gminie Stargard Szczeciński. Symbolizacja poszczególnych warstw została błędnie zastosowana, błędnie wybrana. Właśnie po to, żebyśmy nauczyli się teraz, jak zmieniać symbolizację dla warstw wektorowych, jak również warstw rastrowych. Zacznijmy w takim razie od zmiany symbolizacji dla warstwy miejscowość Klępino. Ta warstwa punktowa, warstwa wektorowa symbolizuje centrum miejscowości Klępino. Jak również w tym miejscu będziemy chcieli wyświetlić nazwę miejscowości Klępino. Więc dla takiej warstwy punktowej będziemy mogli wyświetlić etykietę tej warstwy. Zacznijmy w takim razie od zmiany symbolizacji. Zmiany symbolizacji poszczególnych warstw w oprogramowaniu ArcGIS możemy dokonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to otworzenie właściwości takiej warstwy. Więc na liście warstw w tabeli zawartości wybieramy warstwę, której symbolizację chcemy zmienić. W naszym przypadku najpierw wybierzmy miejscowość Klępino. Zaznaczmy tą warstwę na liście i następnie prawym przyciskiem myszy z listy dostępnych opcji wybierzmy właściwości warstwy tematycznej. W oknie właściwości warstwy tematycznej otwórzmy zakładkę symbolizacja. W tej właśnie zakładce możemy zmienić symbolizację poszczególnych obiektów, poszczególnych warstw. Kliknijmy teraz na pole symbol. Zostanie włączony selektor symboli. W tym oknie będziemy mogli zmienić symbol dla warstwy miejscowość Klępino. Wybierzmy w takim razie symbol Circle 1.
czyli ten okrąg, który będzie reprezentował centrum miejscowości Klębino. Z dostępnych opcji możemy zmienić właściwie kolor tego symbolu. Otwórzmy paletę barw i wybierzmy kolor czerwony. Możemy również zmienić rozmiar tego symbolu. Zmniejszmy ten rozmiar do wartości 14. Żeby zastosować ten symbol, kliknijmy OK. Jak również tutaj w oknie właściwości warstwy tematycznej kliknijmy Zastosuj, aby ten symbol został zastosowany. Przenieśmy troszeczkę okno właściwości warstwy tematycznej na lewą stronę i sprawdźmy, czy symbol został zmieniony. Rzeczywiście trójkąt został zmieniony na okrąg. Mówiłam również o tym, że chcielibyśmy wyświetlić etykietę dla tego obiektu. Chcielibyśmy przy tym okręgu, przy centralnym punkcie miejscowości Klępino wyświetlić nazwę tej miejscowości. Żeby wyświetlić etykietę dla tego symbolu, w oknie właściwości warstwy tematycznej otwórzmy zakładkę etykiet. W zakładce etykiety możemy wyświetlić poszczególną etykietę, czyli w tym przypadku nazwę miejscowości dla wybranego obiektu. Etykieta podczytywana jest z tabeli atrybutów. Akurat nazwa miejscowości znajduje się w kolumnie B-nazwa w tabeli atrybutów, więc właśnie z tej kolumny będziemy podczytywać nazwę miejscowości. Aby dokonać etykietowania obiektów w tej warstwie, musimy zaznaczyć pole Etykietuj obiekty w tej warstwie. Zaznaczmy to pole. Następnie możemy również zmienić symbol tekstu, który będzie opisywał wybrany obiekt. Kliknijmy zatem na przycisk Symbol Selector. W oknie Symbol Selector możemy wybrać predefiniowany tekst. Jak widzimy, tych symboli jest bardzo dużo. Oczywiście możemy również samodzielnie ustawić właściwości takiego tekstu, jak wybrać czcionkę, wybrać kolor tego tekstu, jak również rozmiar tego tekstu. Zachowajmy ustawienia domyślne, kliknijmy OK. W oknie właściwości warstwy tematycznej kliknijmy Zastosuj i sprawdźmy, czy miejscowość Klępino została wyświetlona. Rzeczywiście teraz możemy zobaczyć na mapie Klępino nazwę miejscowości. W takim razie kliknijmy OK. W ten sam sposób zmieńmy symbolizację pozostałych warstw. Budynki, drogi, jezdnie, rzeki, strumienie, wody powierzchniowe, trawy, uprawy, lasy i poziomice. Jednakże jeżeli chodzi o na przykład warstwę budynki, zmianę symbolizacji tej warstwy możemy dokonać na inny sposób. Wystarczy, że klikniemy w różowy poligon znajdujący się poniżej nazwy warstwy budynki. Otwórzmy w takim razie symbolizację dla warstwy budynki. W oknie Selektor symboli możemy wybrać już wcześniej zdefiniowaną charakterystykę, kolorystykę dla poligonu, jak również możemy sami dostosować kolor poligonu. W tym przypadku zajmujemy się warstwą budynki, więc w takim razie wyświetlmy budynki w kolorze pomarańczowym. Z tabeli kolorów wybierzmy kolor pomarańczowy i tutaj również możemy zmienić obwiednię tego budynku. Póki co obwiednia jest czarna, możemy zmienić ją na pomarańczową i kliknijmy OK, aby zastosować. Proszę zauważyć, że już wszystkie budynki zostały zmienione i teraz są pomarańczowe. Przejdźmy teraz do kolejnej warstwy, warstwy drogi. W ten sam sposób zmienimy symbolizację warstwy drogi. Kliknijmy w symbol poniżej nazwy drogi i w oknie selektor symboli wybierzemy odpowiedni symbol dla warstwy drogi. Tym razem wyświetlone zostały wszystkie warstwy liniowe. I jak widzimy, mamy tutaj symbol dla autostrad, dla dróg ekspresowych. Tutaj akurat mamy do czynienia z drogą główną w mieście, więc wybierzmy Major Road. Pozostałe właściwości, takie jak kolor i szerokość, pozostawmy bez zmian. Kliknijmy OK, aby zastosować
ustawienia. Teraz przejdźmy do warstwy jezdnie i ponownie wybierzemy symbolizację dla tej warstwy. W oknie selektor symboli wybierzmy teraz Artillery Street jako jezdnię w miejscowości Klępina. Kliknijmy OK, aby zastosować. Następnie zmienimy symbolizację dla warstwy rzeki i strumienie. Kliknijmy poniżej nazwy rzeki i strumienie symbol reprezentujący rzeki i strumienie. Widzimy, że wybrany symbol akurat możemy zastosować dla warstwy autostrady. W związku z tym, że pracujemy z warstwą rzeki i strumienie, sprawdźmy, czy na naszej liście znajduje się symbol dla rzek. Jest to symbol River. Zaznaczmy w takim razie ten symbol. Jedyne, co możemy tutaj zmienić, to szerokość linii reprezentującą rzekę, więc zmieńmy ją do szerokości 2. I kliknijmy OK, aby zastosować. Rzeka została również już zmieniona. Teraz przejdziemy do symbolu wody powierzchniowe. Symbol wody powierzchniowe otwórzmy w ten sam sposób, klikając poniżej. W oknie selektor symboli poszukajmy symbolu dla wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe w tym przypadku będą to stawy i jeziora, jak również koryto rzeki. Przejdźmy poniżej. I z dostępnych symboli możemy na przykład wybrać symbol reservoir. Ten symbol zastosujemy dla wód powierzchniowych. Kliknijmy zatem OK i symbol został zmieniony. Przejdziemy teraz do symbolu trawy i uprawy. W ten sam sposób otwórzmy selektor symboli i w selektorze symboli przejdźmy w dół i sprawdźmy, czy tutaj znajdziemy jakieś zdefiniowane symbole. Widzimy, że między innymi jest tutaj symbol grassland, który może reprezentować trawę. Wybierzmy w takim razie ten symbol i kliknijmy OK. Przejdźmy jeszcze do zmiany symbolizacji warstwy lasy. W ten sam sposób wybierzmy żółty poligon i w oknie selektor symboli możemy wybrać zielony, zdefiniowany już wcześniej poligon. Kliknijmy OK i symbol zostanie zmieniony. Poniżej mamy jeszcze jedną warstwę wektorową, a mianowicie poziomice. Poziomice zostały wygenerowane na podstawie danych LiDAR. Wybierzmy linię reprezentującą poziomicę, aby otworzyć selektor symboli i tym razem wyszukamy symbolu dla warstwy poziomice. Poziomice będzie to warstwa topograficzna, więc wyszukajmy wszystkich symboli topo. W oknie wyszukiwania wpiszmy topo i kliknijmy Enter. Po chwili pojawią się wszystkie symbole topograficzne, które znajdują się w bazie symboli. Między innymi mamy tutaj symbol Contour Topographic Intermediate. Właśnie z tego symbolu możemy skorzystać. Widzimy, że może być ten kontur zaznaczony linią ciągłą, linią przerywaną. Wybierzmy w takim razie linię przerywaną i kliknijmy OK. Warstwa poziomic została również zmieniona. Następnym etapem będzie dostosowanie symbolizacji warstw rasterowych, numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy. W takim razie wyłączmy widoczność wszystkich warstw. Pozostawmy jedynie widoczność warstw rasterowych. Zajmiemy się najpierw numerycznym modelem terenu, więc również wyłączmy widoczność ortofotomap. Na numeryczny model terenu można wykorzystać efekt cieniowanej rzeźby terenu, a następnie ustawić odpowiednią skalę przezroczystości ortofotomapy. W pierwszej kolejności wyłączmy widoczność wszystkich warstw, co już zrobiliśmy, a następnie zajmiemy się dostosowaniem symbolizacji warstwy Klępino NMT. Zaznaczmy tą warstwę prawym przyciskiem myszy i otwórzmy właściwości warstwy tematycznej. Następnie przejdźmy do symbolizacji. W tym oknie symbolizacji możemy zmienić wyświetlane kolory dla numerycznego modelu terenu, jak również tutaj możemy
użyć efektu cieniowania zboczy, czyli efektu hillshade, cieniowanej rzeźby terenu. Aby włączyć ten efekt, zaznaczmy to pole i tutaj możemy wpisać wartość przewyższenia pionowego. Tutaj wpisana jest domyślnie wartość 2, tą wartość możemy zmienić na 1 i kliknijmy zastosuj. Widzimy, że teraz ten efekt cieniowanej rzeźby terenu został zastosowany na numerycznym modelu terenu. Możemy go zachować klikając OK. Efekt ten uwydatnia ukształtowanie terenu, przez co mamy wrażenie trójwymiarowości. Następnie na liście warstw włączmy widoczność ortofotomapy. Teraz dostosujemy widoczność oraz zasięg ortofotomapy. Zaznaczmy prawym przyciskiem myszy pierwszą ortofotomapę i otwórzmy jej właściwości. Następnie w oknie właściwości warstwy tematycznej przejdźmy do zakładki zasięg. W tej zakładce możemy dostosować zasięg wybranego rastra do zasięgu innej warstwy. Może być to warstwa zarówno wektorowa, jak i warstwa rastrowa. W tym przypadku będziemy chcieli dostosować zasięg przestrzenny ortofotomapy do zasięgu prostokątnego numerycznego modelu terenu. W takim razie z listy warstw wybierzmy właśnie zasięg prostokątny Klepino NMT. I aby zastosować, kliknijmy zastosuj i jak widzimy zasięg przestrzenny pierwszej ortofotomapy został dostosowany. Następnie przejdźmy do zakładki wyświetlanie. W tej zakładce możemy dostosować przezroczystość ortofotomapy. Ustawmy przezroczystość na 60%. Dzięki temu warstwa ortofotomapa będzie taką warstwą przezroczystą i dzięki temu zobaczymy cieniowaną rzeźbę terenu, która znajduje się pod ortofotomapą. Kliknijmy zastosuj i następnie kliknijmy OK. Przejdźmy teraz do zmiany ustawień dla drugiej ortofotomapy. Na liście warstw zaznaczmy drugą ortofotomapę i prawym przyciskiem myszy otwórzmy jej właściwości. To samo, zacznijmy w takim razie od zmiany zasięgu. Zasięg tej ortofotomapy dostosujmy do zasięgu prostokątnego warstwy Klepino NMT. Dostosujmy i następnie w zakładce wyświetlanie ustawmy przezroczystość ortofotomapy na 60%, kliknijmy zastosuj i następnie OK. Ustawiając 60% przezroczystości ortofotomapy widzimy pod rastrem cieniowaną rzeźbę terenu, a więc teraz lepiej widzimy ukształtowanie tego terenu oraz rozmieszczenie poszczególnych obiektów. Za nami pierwszy etap tego ćwiczenia, więc dostosowaliśmy poszczególne warstwy, symbolizacje poszczególnych warstw. Włączmy teraz wszystkie warstwy, których symbolizacje zmienialiśmy. Jak widzimy, takie warstwy jak lasy, trawy i uprawy są warstwami, które nie mają ustawionej przezroczystości. Oczywiście przezroczystość tych warstw możemy ustawić tak, żeby zobaczyć warstwy znajdujące się poniżej, czyli ortofotomapę i numeryczny model terenu. Aby zmienić przezroczystość każdej z tych warstw, musimy otworzyć właściwości warstwy. Więc zaznaczmy warstwę trawy uprawy, następnie prawym przyciskiem myszy otwórzmy właściwości warstwy tematycznej i z zakładki wyświetlanie możemy ustawić przezroczystość. Ustawmy tą przezroczystość na 50%, kliknijmy zastosuj. I teraz widzimy, że przezroczystość tej warstwy została zmieniona. Kliknijmy OK i w ten sam sposób ustawmy również przezroczystość warstwy lasy. Prawym przyciskiem myszy właściwości warstwy tematycznej i następnie w zakładce wyświetlanie ustawmy 50% przezroczystości, kliknijmy zastosuj, OK i warstwy zostały
dostosowane, przezroczystość została ustawiona. Widok, w którym teraz pracujemy, to jest tak zwany widok danych, ponieważ tutaj tak naprawdę pracujemy z danymi. Aby dokonać ustawienia, przygotowania kompozycji mapowej, musimy się przełączyć do widoku kompozycji. Więc w dolnym lewym rogu z widoku danych przejdźmy do widoku kompozycji. W widoku kompozycji możemy zauważyć dwie ramki. Pierwszą, dużą ramkę, która stanowi tak jakby ramkę papieru, na którym przygotowujemy naszą mapę. Natomiast druga ramka, którą widzimy i w środku tej ramki widzimy wyświetlone dane, z którymi pracowaliśmy, jest to ramka danych. Oczywiście wielkość tej ramki możemy dostosowywać, jak również skalę wyświetlonych danych możemy dostosowywać. Zanim przejdziemy do zmiany skali, do zmiany ustawień danych wyświetlanych, zajmijmy się papierem i ustawieniem orientacji papieru, na którym będziemy przygotowywać mapę. W tej chwili pracujemy na papierze z orientacją tak zwaną portretową. Za chwilkę orientację papieru zmienimy na orientację landscape, czyli na orientację krajobrazową. Żeby zmienić te ustawienia, z głównego menu ArcGIS otwórzmy zakładkę plik i następnie ustawienia strony i ustawienia drukowania. W oknie ustawienia strony i ustawienia drukowania możemy zmienić orientację. W tej chwili mamy orientację pionową, zmieńmy tą orientację na poziomą i kliknijmy OK. Widzimy, że orientacja została zmieniona. Z taką orientacją pionową będziemy teraz pracować. Pierwszym elementem mapy, który dodamy, będzie tytuł mapy, którą tworzymy. Wszystkie elementy mapy, które będziemy dodawać korzystając z zakładki wstaw. Więc otwórzmy tą zakładkę wstaw i spójrzmy, jakie elementy możemy dodać. Możemy dodać tytuł, możemy dodać tekst, tekst dynamiczny, obwódkę, legendę, strzałkę północy, podziałkę liniową, opis skali, rysunek, bądź też możemy wstawić dodatkowy obiekt do mapy. Zacznijmy w takim razie od tytułu mapy. Wybierzmy tytuł. Po chwili zostanie wstawiona ramka tekstowa. W tej ramce tekstowej widzimy wstawiony już wcześniej tytuł. Ten tytuł oczywiście możemy edytować. Kliknijmy w takim razie dwa razy w to pole tekstowe i w oknie właściwości w polu tekst możemy wpisać własny tytuł mapy. Mapa, którą dzisiaj pracujemy, jest to właściwie taka mapa poglądowa miejscowości Klępino. W takim razie wstawię tytuł dla mojej mapy, mapa miejscowości Klępino. Gmina Stargard Szczeciński. I następnie kliknę zastosuj. Tytuł został wstawiony. Oczywiście tekst, który reprezentuje tytuł mapy, możemy dostosować, możemy zmienić. Aby zmienić symbol tekstowy, kliknijmy na przycisk Zmień symbol. W oknie selektor symboli możemy wybrać wcześniej zdefiniowany symbol tekstowy lub również możemy sami go stworzyć. Możemy zaznaczyć tekst pogrubiony, możemy zmienić rozmiar na przykład na 18. Kliknijmy OK, żeby zastosować. W oknie właściwości zastosuj i tytuł mapy został zmieniony. Kliknijmy OK, aby zamknąć okno właściwości. Pole tekstowe możemy przenieść w dowolne miejsce. Ustawmy to pole tekstowe tak, aby znajdowało się w centralnym punkcie w górnym obszarze mapy. Kolejnym elementem mapy, który dodamy, będzie legenda mapy.
Z głównego menu ArcMap wybierz zakładkę Wstaw, a następnie wybierz Legenda. W pierwszym oknie kreatora legendy mamy możliwość określenia, które warstwy mają być zawarte w legendzie. Domyślnie wszystkie warstwy mapy są wybrane. Oczywiście, gdybyśmy chcieli poszczególne warstwy dodawać bądź usuwać, możemy zrobić to manualnie. Zaakceptujmy wybrane wszystkie warstwy i kliknijmy dalej. W kolejnym oknie mamy możliwość wpisania tytułu legendy. Domyślnie wpisany jest tytuł po prostu legenda. I taki tytuł zostawmy bez zmiany. Kliknijmy dalej. W kolejnym oknie mamy możliwość przygotowania ramki legendy, obrysu, tła, jak również cieniowania. Tych elementów nie będziemy dodawać, pozostawiamy legendę bez ramki, kliknijmy dalej. W tym oknie mamy możliwość zmiany rozmiaru i kształtu symboli użytych do reprezentacji obiektów liniowych i powierzchniowych w legendzie. Przykładowo pokażę, jak zmienić taki symbol na przykład dla warstwy lasy. Wybierzmy z listy warstwę lasy i następnie z rozwijalnej listy powierzchnia wybierzmy powierzchnię reprezentującą lasy. Czyli na przykład może być to powierzchnia park or preserve. W ten sam sposób możemy wybrać symbol dla warstwy wody powierzchniowe. Wody powierzchniowe, czyli zbiorniki wodne, takie jak stawy, jeziora. Więc w tym przypadku możemy wybrać symbol Water Body. Kliknijmy dalej, aby przejść do ostatniego okna kreatora legendy. W tym oknie możemy określić odstępy pomiędzy poszczególnymi komponentami legendy, takimi jak tytuł i pozycje legendy, warstwy legendy, kolumny, nagłówki i klasy. Akurat w tym przypadku legenda, z którą pracujemy, będzie legendą dość prostą, mającą jedynie jedną kolumnę, więc nie musimy zmieniać poszczególnych odstępów. Kliknijmy Zakończ, aby wstawić legendę. Legenda została wstawiona. Możemy ją teraz przenieść w dowolne miejsce na obszarze mapy. W kolejnym kroku zostanie dodana do mapy podziałka liniowa. Na niektórych mapach podziałka liniowa nie jest wymagana. Podziałka liniowa umożliwia wizualną ocenę wielkości obiektów i odległości między nimi na mapie. Jeżeli mapa jest powiększona bądź pomniejszona, podziałka liniowa pozostaje w poprawnej relacji z mapą. W takim razie z menu Wstaw wybierzmy teraz podziałka liniowa, aby wstawić podziałkę liniową. W oknie Selektor podziałka liniowa możemy wybrać już wcześniej zdefiniowany symbol dla podziałki liniowej. Wybierzmy symbol Alternating Scale Bar 1. Otwórzmy jeszcze właściwości podziałki liniowej. W oknie właściwości możemy zmienić skalę i jednostki, możemy zmienić również format podziałki liniowej. W zakładce Skala i jednostki zmieńmy jednostki podziału. Z jednostki mile na jednostki metry i kliknijmy Zastosuj. Przejdźmy do zakładki Format. W tej zakładce możemy zmienić tekst podziałki liniowej, jak również słupek. Możemy zmienić kolor tekstu, czcionkę, rozmiar, możemy zmienić również kolor słupka i rozmiar tego słupka. Zmieńmy kolor słupka na szary, jak również kolor czcionki też na szary, nieco ciemniejszy. Kliknijmy Zastosuj, aby zastosować ustawienia. Kliknijmy OK, jak również w oknie Selektor podziałka liniowa kliknijmy OK, aby wstawić podziałkę liniową. Podziałkę liniową przesuńmy w dolną część mapy i umieśćmy ją pod ramką danych. Kolejnym krokiem będzie dodanie tekstu opisującego skalę. Ponownie otwórzmy zakładkę Wstaw i z tej zakładki wybierzmy Opis skali. Tutaj również w selektorze opisu skali znajduje się kilka wcześniej zdefiniowanych opisów. Wybierzmy pierwszy i kliknijmy OK. Opis skali został wstawiony
przenieśmy go w dół pod ramkę danych. Oczywiście rozmiar tekstu, który opisuje skalę, możemy zmienić. Możemy po prostu rozciągnąć pole tekstowe, bądź też możemy zmienić symbol tekstu opisującego właśnie skalę. Oczywiście symbol, który opisuje skalę, będzie się zmieniał. Tak jak my będziemy zmniejszać bądź też zwiększać skalę wyświetlanych danych w ramce danych, ten tekst będzie aktualizowany na bieżąco. Sprawdźmy, jak to wygląda. Zaznaczmy ramkę danych, aby móc powiększyć lub też pomniejszyć skalę wyświetlanych danych. Wybierzmy teraz lupę z plusem i kliknijmy wewnątrz ramki danych. Po jednym kliknięciu widzimy, że skala została zmieniona i dostosowana do 1 do 10 tysięcy. Kliknijmy ponownie. Skala danych została zmieniona teraz do 1 do 8 tysięcy. W ten sam sposób możemy skalę zmienić, wybierając lupę z minusem. Gdy klikniemy wewnątrz ramki danych lupą z minusem, skala danych zostanie zmieniona ponownie do 1 do 10 tysięcy. Pozostawmy na razie tą skalę bez zmian i wybierzmy strzałkę, aby móc wybrać elementy mapy. Aby dostosować ramkę danych do wirtualnej strony oraz ustawić zakres danych, aby dostosować poszczególne elementy mapy, należy wstawić dodatkowe pomocnicze elementy, takie jak prowadnice, które zapewniają wizualne wskazanie marginesów mapy, co pomoże uniknąć przesuwania elementów mapy poza marginesy. Aby wstawić prowadnice, wybierzmy zakładkę Dostosuj, następnie opcję aplikacji ArcMap. W opcjach aplikacji ArcMap wybierzmy zakładkę Widok kompozycji. I tutaj poniżej, w ostatniej sekcji, Dociągaj elementy do, zaznaczmy prowadnice, tak aby wszystkie elementy były dociągane do prowadnic. Kliknijmy Zastosuj, kliknijmy OK i możemy wstawić prowadnicę. Aby wstawić prowadnicę, czyli takie niewidzialne marginesy na tej naszej wirtualnej stronie, wirtualnej mapie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na poziomej linijce, w tych miejscach, w których chcemy ustawić te marginesy, czyli na przykład tutaj na 2 cm, tutaj na 28, jak również na pionowej linijce. I poniżej widzimy teraz seledynowe linie, które stanowią właśnie marginesy, które stanowią prowadnice, do których możemy dociągać poszczególne elementy. Sprawdźmy, jak możemy dostosować ramkę danych do prowadnic. Przesuńmy lewy górny róg ramki danych. W momencie, gdy ramka danych zbliża się do marginesów wyznaczonych przez prowadnicę, zaznaczana jest na czerwono, jak również dociągana jest do marginesów. Ostatnim elementem, który dodamy do mapy, będzie tekst. Z menu Wstaw wybierzmy tekst. Pole tekstowe zostanie wstawione w środku ramki danych. Kliknijmy dwa razy w pole tekstowe, aby otworzyć okno właściwości. W polu tekst możemy wpisać tekst, który będzie opisywał, co przedstawia wykonana przez nas mapa, bądź też kto jest autorem tej mapy oraz wszelkie inne dodatkowe informacje o mapie. Mapa, którą wykonaliśmy podczas tego ćwiczenia, jest to dość prosta mapa poglądowa. W takim razie w polu tekst możemy wpisać informację, że stworzona przez nas mapa została przygotowana w oparciu o produkty pochodne LIDAR lub też na przykład o produkty, właściwie o dane pozyskane w ramach projektu ISOC. W takim razie w polu tekst wpiszmy tekst. Kliknijmy Zastosuj, aby zapisać tekst. Kliknijmy OK.
Tekst zostanie wstawiony. Możemy teraz przesunąć go w dół okna mapy i informacja zostanie tam wyświetlona. Nie zapominajmy o tym, żeby dostosować wyświetlone warstwy w ramce danych. Aby zmienić położenie warstw w ramce danych, wybierzmy rączkę, która służy do przesunięcia. Przesuńmy warstwy na środek ramki danych, a następnie zmieńmy skalę, korzystając z powiększenia. Kliknijmy lupką w środek ramki danych, tak żeby zmienić skalę. W tym przypadku odpowiednią będzie skala 1 do 8000, 1 do 6000, oczywiście w zależności jak dużą ramkę danych ustaliliśmy. Oczywiście widzimy, że po zwiększeniu zakresu wyświetlania warstw w ramce danych został również zaktualizowany tekst opisujący skalę mapy. W tym momencie możemy już przejść do zapisu przygotowanej przez nas mapy do formatu JPEG. Aby wyeksportować mapę do formatu JPEG, z głównego paska menu ArcMap wybierzmy plik, a następnie eksportuj mapę. W oknie eksportu mapy mamy możliwość wybrania folderu, do którego chcemy wyeksportować mapę, jak również możemy wpisać tytuł mapy i wybrać format, do którego chcemy zapisać mapę. Eksportujemy mapę do formatu JPEG, więc z listy rozwijalnej wybierzmy JPEG 0502 ArcGIS, taki tytuł mapy, jak również tytuł ćwiczenia, które wykonujemy. Poniżej możemy ustawić rozdzielczość mapy, szerokość i wysokość. Możemy zaakceptować ustawienia domyślne. Zapisz, mapa zostanie wyeksportowana i zapisana. I teraz będziemy mogli ją wczytać z dysku na naszym komputerze. Te kilka kroków pokazało nam, jak pracować z oprogramowaniem ArcGIS, jak przygotować kompozycję mapy w oprogramowaniu ArcGIS. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialider.gugik.gov.pl.